Witam wszystkich serdecznie. Będzie to prezentacja z cyklu Palcem po mapie. Mapa, jest to mapa. Już mówię. Żebym to ja wiedział teraz. Big Słowakia ma coś takiego. Do mapy już mamy plik mapy, jest w folderze RAR. Musimy to wypakować do moc, bo tam są jeszcze dwa pliki dodatkowe, które są potrzebne. Na mapie znajduje się już wgrany mod obornika, mod wody, mod gnojówki, mod sieczki. BGA, wszystko, jakieś tam różne, co mamy. Duże, małe pola. I po czesku, zobacz, to w słowacku nie umiem. Nie śprecham zi. Także sami ocenicie. To mi przypomina troszeczkę budynki z czeskiej mapy, tylko zmienione wrota na zielone. Tutaj ten budynek tak samo. Wrota mamy otwierane na klawisz. Można je zamknąć klawiszem. Ta stodoła, która na czeskiej mapie od Kufiego była, ona jest podobna bardzo, tylko że ma tutaj dach. W okolicach dachu już ma takie puste przestrzenie. Te belki też tam leżały, chyba bo był kurnik, ale tutaj to wejście też było na. I nawet drzewa są podobnie rozmieszczone. Co dalej? U Kufiego było tutaj obora. Tu też jest obora, nawet chyba ta sama. O ile się nie mylę. Przynajmniej podobna. Można otworzyć? Można. Wchodzimy do obory. Tak, to jest ta sama obora, tylko że troszeczkę zmienione skiny tej obory. I tutaj taki zbiornik na gnojowicę jest duży przy niej. Tutaj to nie wiem co. A i na obornik jest tutaj plas. Tu są chyba kury, karmienie kur. Zresztą wiata na buraki. Tutaj nie wiem co jeszcze, bym musiał maszyny jakieś dokupić, żeby był jakiś warsztat chyba. Jakiś kombajn rozwalony. Stoi. Tu jest jakaś zagroda cielaków. I można powiedzieć, co stoisz jak to ciele. O nic, stoi. Dobra, wychodzimy z. Jest waga i prawdopodobnie działa ta waga. Tutaj chyba jest wapno do pobrania. Bodajże, nie wiem, nie mam maszyn, żeby sprawdzić, bo żadnej maszyny na mapie nie ma. Wyjdziemy trochę na pole. Z góry zerkniemy, jest parę pól obsianych, parę nieobsianych. I jak się zerknie na widok mapy, jest dość podobna. Dość, ale nie dość. Tak troszeczkę przypomina mapę czeską. W sumie Słowacja, Czechy. Polak Czech, dwa bratanki. Tu chyba las do wycięcia i pójdziemy najpierw gdzieś tu w lewo tą drogą. Drzewa już 3D posadzone, czyli jest ok. Tu jest jakieś gwiazdne pole. Jakaś wioska. Piesi. Piersi są. Piersi, co dalej za wioską? A tam jest jakiś skup. Pociągi jeżdżą. Tak, tu jest skup chyba wszystkich tych upraw, które mamy na farmie. Jakaś szklarnia. Tak, jakieś skupy chyba tu są. Pociągi jeżdżą. Co tu mamy dalej?
też jakiś skład czegoś. No myślę, że fajna mapa będzie na pewno. Jakiś let's play, tu jest obornik jakiś leży. Tu jest sklep, czyli maszyny tutaj mamy. Agroserwis. Dobra, wracamy się kawałek dalej. W drugą stronę po polu przejdziemy przez... po zbożu. Wjazd na pola. Powiem wam, że ciekawie mapa wygląda. Za to jest skład drewna, skup drewna chyba. O, taka rzeczka jest nawet. A, to nie mogę przejść tutaj. Jakieś wody tu można zrzucać chyba. Drewno ścięte. I tu jest cały skup drewna w razie co. Tam byliśmy, bo tam jest gospodarstwo. No i pola. Wszystkie pola są praktycznie obsiane czymś chyba. Dlaczego tu nie mogę przejść? Przez tory. O, to jest nieobsiane i tam chyba jedno coś było nieobsiane. Idziemy zobaczyć co tu jest. Biogazownia. I to spora. No, no, będzie w co pograć. Kukurydza. W lewo. No fajnie. Podoba mi się ta mapa. No to chyba było na tyle. Wracamy na farmę. Na farmie. Na farmie zakończę prezentację. No ciekawa mapa. Chyba zrobię z niej let's playa jakiegoś. Ups, było wodę słychać. Podobne do czeskiej, co mi bardzo pasuje. Mało drzew trochę, ale można posadzić. Dobra, to było na tyle. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, cześć.